rozruba! Zarczycie jak wamy! Zobaczmy, no, kto się wziął za łapę! Miałeś cholerne szczęście, że tu wszedłeś. Zaraz odbędzie się druga walka drugiej rundy eliminacyjnej. W dzisiejszym wyjątkowym starciu zobaczymy syna Quahodrona, owładniętego mocą szponu Beliara i uwięzionego na wieki w świątyni Adanosa, Rademesa, oraz jego ojca, pradawnego przywódcę kasty wojowników, Quahodrona. Walka. Wciąż słyszę uderzenia młota po drugiej stronie bramy. Od tak dawna. Moje największe nieszczęście. Moje największe rozczarowanie. Frajerze, nawet nie masz złota. O rany, moja głowa. To będzie dla niego nauczka. Rademes zdołał zemścić się na ojcu, ale ten frajer nie miał nawet złota. Dlatego pozostaje mu zadowolić się awansem do trzeciej rundy eliminacji. Tymczasem w następnej walce zobaczymy starcie prawdziwych twardzieli. Zwycięzca niezwykle zaciętego pojedynku z Wulfgarem, najemnik Wilk, stanie do boju z bandytą, który załatwił Niklasa, Estebanem. Który z nich zapewni sobie zaszczytne miejsce w trzeciej rundzie eliminacji?
Ekscytujący pojedynek Wilk kontra Esteban tylko i wyłącznie na Gothic Wars.